Mamy już sobotnie po obiedzie, czyli zdecydowanie Kazik już zaczął swój czwarty tydzień na tym świecie. Aż czwarty tydzień. Więc tutaj poszliśmy na spacer. Staszek jeździ gdzieś dookoła naszego parku, placu zabaw. Tego większego. A ja chciałam zrobić małe podsumowanie tego, co się już wydarzyło w tym tygodniu. Czyli Kazik zaczął z przytupem, ponieważ we wtoreczek byliśmy, jak już mówiłam, w przychodni, obejrzeliśmy pępusia i takie rzeczy. A w czwartek pępuś przed myciem zahaczył nam się i odpadł. Ja wpadłam w popłoch, przerażona. Rano zadzwoniłam do położnej, bo nie wyglądało to jakoś super. I położna powiedziała, że no, póki co się niczym nie martwimy, osuszamy to, co zostało i zobaczymy, jak będzie. Według mnie jest całkiem nieźle. No, ale co się strachu, najadłam to moje. To raz. Dzisiaj, a wczoraj mój mąż w ogóle uznał, że jest troszeczkę zmęczony, dostał podwyższonej temperatury, jak to męskie przeziębienie bywa. Byliśmy u logopedy i wyznaczyliśmy się na kolejną wizytę ze starszakiem na Johansena. Przy okazji też byliśmy, to tata ze Staszkiem robił rentgen nosogardła, żeby wykluczyć konieczność usuwania migdałków. Logopedzi zgodnym chorym twierdzą, że wypadałoby coś zrobić z migdałkami. Ja mam wycięty trzeci migdałek. Moja siostra ma wycięte wszystkie migdałki. Moja mama ma chyba też trzeci migdałek wycięty, więc wiemy, że wycinanie migdałków czasem jest konieczne. I ponieważ właśnie mój mąż pobiegł po zakupy, właśnie zaczęło napadać. Pobiegł po zakupy rano, uznał, że źle się czuje i reszta domu została na mojej głowie. Czyli cały super obiad musiałam przygotować. Na całe szczęście Kazik większość tego czasu przespał. Staszek nie. Pod koniec już, jak się ziemniaki dogotowywały, to Kazik się trochę obudził i trochę przeszkadzał w tym gotowaniu, ale była jego pora. Umówmy się. A teraz trzeba znaleźć Staszka i ustalić, co zrobić w związku z deszczem. Ja uznałam, że po obiedzie idę na spacer. Nieważne, co się dzieje, potrzebuję chwili spaceru i odpoczynku mentalnego od domu. Tam jest mój syn. A póki co, tymczasem. W parku złapał nas deszcz i musieliśmy na szybko wracać. Ale ten tydzień wiąże się dla nas z kilkoma rzeczami. Ten tydzień życia Kazika i naszego wspólnego życia. Po pierwsze, jutro, czyli w niedzielkę, mamy odpust w naszej parafii i wielki festyn. Wiem, że w zeszłym roku, czyli jak po raz pierwszy był ten proboszcz nas z parafii, to też organizował taki festyn, ale my byliśmy na wyjeździe, no bo niestety odpust mamy latem. I w tym roku jesteśmy tutaj. Jesteśmy w Warszawce, więc pójdziemy sobie na festyn i w ogłoszeniach parafialnych, pamiętasz, co ksiądz czytał? Że będą dmuchańce. Dmuchańce. Będzie jakiś grill i będą tańce. I jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wyjdzie. Gdybym zrobiła więcej ciacha, takiego cudownego, jakie dzisiaj machnęłam, to moglibyśmy zabrać się na odpust, bo
No, ksiądz czytał, że gdyby ktoś chciał przynieść jakieś ciacho lub coś innego, to jest to mile widziane. No ale zrobiłam tylko jedną blachę i już pół tej blachy nie ma ciacha. No, a robiłam ciasto, bo tak, tatun kupił truskawy, a mieliśmy zamrożony jeszcze rabarbar, więc zrobiłam ciasto truskawkowo-rabarbarowe na mące orkiszowej. Poprzednio, jak robiłam w zeszłym tygodniu ciacho, to było na mrożonych truskawkach, bo takie mieliśmy, i z ksylitolem na tej mące orkiszowej. No ale próbujemy wykorzystać tyle mąki orkiszowej, ile mamy. Zobaczymy, jak to będzie, jak się skończy nam mąka orkiszowa. Podobno na pszennej też wychodzi. No, to jest jedna rzecz, która nas czeka w tym tygodniu. W życiu Kazika. Druga rzecz w tym tygodniu, która nas czeka w życiu Kazika. W tym tygodniu czeka nas też zgłoszenie Kazika do chrzcin. W kancelarii. Ponieważ chcemy robić chrzciny w domu, co nas czeka, dużo przygotowań, ale postaramy się. Zresztą zapraszamy tylko tak naprawdę dziadków i chrzestnych, którzy są moim i męża rodzeństwem, więc akurat minimalny zestaw gości, czyli będzie 8 dorosłych i kilkoro dzieci. Więc mamy nadzieję, że uda nam się ogarnąć to w domu. Ale żeby ogarnąć to w domu, mam nadzieję, że Staszek mi pomoże z dekoracjami jakimiś. Takiej reakcji się spodziewałam po prostu po moim synku. Nie jedzę. Nie chciałbyś zrobić jakiejś fajnej girlandy? Kilka baloników będzie też trzeba kupić chyba. Baloników ze ślimakami. No co ty, ślimaki nie są na chrzciny. Ale ja lubię ślimaki. Ma to powiecie. Nope. Ale jest. I powoli szykuje nam się już taka godzinka, że będziemy robili kąpiółkę. I będziemy się zbierać do spanka. Jeszcze jedna rzecz nas czeka w tym tygodniu. To już trzecia. Staszek musi iść do fryzjera, żeby coś zrobić z tymi włosami. A i z takich rzeczy jeszcze z nowości, to dzisiaj kupiłam dwójeczki pieluchy. No bo Kazik we wtorek, czyli jeszcze jak miał skończone 2 tygodnie, a jeszcze nie miał trzeciego. No jeśli ty się napisz. Dobra. To Kazik miał już 3,5 kilo, a jedynki są do 4 kilo. Więc kupiliśmy dwójeczki. Dostaliśmy ostatnio też pieluchy od mojej przyjaciółki, trójki, więc mam 2 paczki trójek. Więc myślę, że dwójeczki będą takie przejściowe póki co. Dlatego mojego szkrebiszonka, który tak, śpi przed kąpielą, więc nie jestem szczęśliwa. Ale dbamy o pępunia. Oni boją się. Dbamy o Stasiunia. Dbamy o Stasiunia. Dobra. Takie mamy plan na ten tydzień, tak? Czyli fryzjer, Kazika zabieramy na kontrolę pępunia w poniedziałek. W poniedziałek też mamy zgłoszenie właśnie do chrztu. Musimy wziąć akt urodzenia i w niedzielę ogarniamy chrzest. Czyli będzie trzeba wcześniej też przygotować ubranko dla ciebie, dla Kazika, żeby było gotowe. Tak, kawka. Tak, jasne. W ogóle to ostatnio obejrzeliśmy też nasze magiczne Encanto. I doskonale już wiemy, że nie mówimy o Brunie. Nie mówimy o Kasiunie. Bardzo nam się ten film spodobał i będziemy na pewno chcieli obejrzeć go jeszcze na przykład z babcią, bo jest fajny.
A my znowu chwila spokoju w parku. Już mamy środę, więc za chwilę czwarty tydzień z życia Kazika na tym świecie się skończy. Staszek szaleje na linkach, a my sobie jeszcze robimy kółeczko. Coś aplikacje do liczenia kroków mi nie chcą naliczać kroków na spacerkach. Więc jest mi smutno. Jeszcze raz zmieniłam aplikację, jeżeli ktoś ma jakąś aplikację do mierzenia kroków do polecenia, która działa w tle, najlepiej jeszcze przy oszczędzaniu energii, to jestem bardzo chętna, żeby poznać tą aplikację. To raz, dwa. Położna w poniedziałek widziała nasz pępek. Uspokoiła mnie. Pępek ładnie się ogarnia. Kazik ma się dobrze. Chociaż miewa niestety według mnie zaparcia. W sensie bardzo, bardzo się spina, żeby coś zrobić. Niekoniecznie mu to wychodzi. Co niestety ja okupuję mało przespanymi nocami. Oby nie było tego widać. No i dzisiaj zaczynamy przygotowania do chrzcin, tak już z kopyta, bo ze Staszkiem mamy plan zrobić właśnie jakąś girlandę, taką chorągiewkową. I mam nadzieję, że wyjdzie ładnie. Zobaczymy. Ja nadal nie mam wymyślonego co do jedzenia. Niestety. Nie będziemy mieli zbyt dużo gości, ale wypadałoby mieć jakiś plan na jedzenie. Najlepiej mieć plany na ciasta. Nie powinnam. No ale cóż. O, Kazik! Ma się doskonale. Więc ja też idę szukać Staszka i powoli zbierać się po oligocenkę, żebyśmy mieli dobrą, darmową wodę, a nie kupowali nie wiadomo ile plastikowych butelek, tylko po to, żeby mieć wodę do picia. No a przygotowana też nie jest jakaś super, więc jej, oligocenka! A my już przy oligocence, już sobie napełniliśmy tutaj z kraników. Staszek już szaleje. Tam z tyłu widać. Tak, Staszek był u fryzjera, już jest gotowy na chrzciny. Kazikowi już powoli się nudzi na spacerze. O tak, Staszek też zyskał tatuaż z mlecznych kanapek, tak? A my musimy lecieć szybko jeszcze po wędlinę i karmić Kazika, bo tutaj już się dzieje. Staszek ma tutaj podzielone zadania dzisiaj. Ten dzień przed ukończeniem pierwszego miesiąca jest dla nas bardzo intensywny, bo Staszek tutaj właśnie robi dekoracje dla Kazika. Kazik tutaj śpi sobie. Tam mamy klocki w ogóle Lego. A mnie się kończy... przepraszam, Playmobil. A mnie się kończy pranko robić. Więc intensywnie dzisiaj, co? Wspólnie przygotowujemy trochę chyba to, nie? Pokażemy później, jak nam wyjdzie. A Kazik śpi tak uroczo. W ogóle bardzo mi się podoba to ubranko, mimo że jest tak totalnie niepraktyczne. No, takie mam dziecko. A tu ostatnia jedyneczka na pupci. Właśnie wchodzimy w dwójki. Bo Kazik już powoli zmierza w kierunku 4 kilo. Taki siłacz mały. Takie braterskie kankurowanie. Ja wygram. Ja wytrzymam dłużej. Niż Kazik? A to jest konkurs, kto wytrzyma dłużej? Tak. Aha. Czy ja nie utrzymam tego Kazika, czy on... Najdłużej, czy on... Czy będzie mu wygodnie? Mhm. Aha. Musisz być bardzo ostrożny z nim. Au. I znowu mamy sobotę. Znowu z moim kangurowankiem. Do nas już przyszły zakupy z internetowego sklepu spożywczego. A że jutro są chrzciny Kazika.
No to specjalnie zrobiliśmy tak, żeby nam nic nie brakowało. Więc kupiłam też soki. Cieszysz się? Mhm. Rzeczkowo kupiłam z myślą o tobie. Nie ma, Eleni. Weź, Staszek. Więc kupiłam specjalnie z myślą o Staszku sok porzeczkowy. Kupiłam też powidła specjalnie z myślą o Staszku. Z myślą o tacie kupiłam jego ukochaną herbatę. A tej z myślą o Kaziku kupiłam herbatę dla siebie. Bo zadowolona mama to zadowolone dzieci. Łops. Pewnie chcesz wymiotować. Bek mały poszedł. Auć. A przed nami intensywna sobota. Pełne sprzątania. Tam już mamy... Tam już mamy dekoracje gotowe na jutro. Jeszcze będą... w przedpokoju. Tak, jeszcze będą baloniki, które kupiliśmy wczoraj? Tak. Tak, wczoraj, czy przedwczoraj? Wczoraj. No nieważne. Wczoraj kupiliśmy baloniki i coś jeszcze kupiliśmy chyba? I serwetki. I serwetki. Więc mamy nadzieję, że będzie fajnie i że wszystko się ładnie uda. Przyszliśmy do ligocenki, a tutaj... taki super motyl siedzi. Najpierw siedział na kranie, a teraz tutaj. Zakradliśmy się do niego. Jest superaśny. Takie lato już mamy, co? Mhm. Jesteśmy już. Po chrzcinach wszystko się udało, goście właśnie wyjechali, a ja zabieram się za końcówkę sprzątania i kąpanie Kazika. Mamy już małego chrześcijanina w domu. A tutaj resztka moich przygotowań tutaj. Tam widać chorągiewki, Staszka, balony. I tak to wyglądało. Idź spać, bo już jest wieczór. Idź spać, że to już wieczór. To ono ci ucieka? Idź spać, bo już jest wieczór. Idź spać, bo już jest wieczór. Idź spać, bo już jest wieczór. Idź spać, bo już jest wieczór.